Dzień dobry. Dzień dobry Instagram, dzień dobry Facebook. Przed chwilą moje dziecko zwaliło lampę, która mnie doświetla, ale na szczęście nic się nie stało, natomiast poczułam dobry skok adrenaliny. To dobrze wróży, jak się taki człowiek jest naenergetyzowanym. Żeby dobrze zrobić live i dać dużo fajnej treści, kiedy myślę o tym, jaką mam intencję, to takie trzy mi przyświecają. Z jednej strony takie uświadomienie i taka edukacja, bo to jest bardzo potrzebne. Inspiracja i motywacja. Motywacja, że można inaczej. I tak naprawdę zmierzamy w kierunku radykalnej szczerości, bo chcę Wam pokazać, czym jest radykalna szczerość, jak można czerpać z bycia radykalnie szczerym, co to znaczy radykalna szczerość. I jakie dobro nam daje, kiedy jest się szczerym. Natomiast zanim my tam dojdziemy, to musimy sobie powiedzieć o tym, jak na co dzień się komunikujemy. I tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że część z tych komunikatów jest raniących, niewłaściwych, niepotrzebnych. Czyli najpierw patrzymy na to, jak się teraz komunikuję i co mogę zrobić lepiej. I do tego lepiej będziemy stopniowo dochodzić. Także to jest jeden pierwszy z cyklu live'ów, które dla Was zaplanowałam. Widzę, że dołączacie. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Już pierwsze osoby są, także dajcie proszę znać. Ja tak będę zerkać i tu. Także jakoś tak będę rzucać okiem i na Instagram, i na Facebook. Dobrze. Dzisiaj oczywiście pierwszy temat, który jest absolutnie, nie jestem go w stanie wyczerpać teraz, bo jest ogromny, czyli mianowicie agresja. Ale chciałam Wam pokazać jedno słowo, które może Wam bardzo, bardzo pomóc. Cześć Iza. Bardzo mocno Wam może pomóc, żeby odchodzić od agresji. Zawsze to powtarzam i będę to powtarzać. Pierwszą rzeczą do zmiany to jest uświadomienie sobie, że agresja jest zachowaniem, jest tym, co na zewnątrz. Natomiast złość jest tym, co wewnątrz. Czyli wewnątrz masz jakieś emocje, natomiast ona na zewnątrz może być pokazana, może się objawiać jako agresja. Witaj, Aniu. I to jest mega ważne. To, co widzicie na zewnątrz, to, że ktoś krzyczy, to, że ktoś krytykuje, to, że ktoś ocenia, to, że ktoś zawstydza, to, że ktoś poniża, to jest agresja. I temu mówimy nie. Natomiast to, co ktoś czuje, jeśli czuje złość, jeśli czuje frustrację, jeśli czuje irytację, jeśli czuje lęk, tak? To są jego emocje i temu mówimy tak i nie możemy ani mu tego zabronić, bronić, ani chcieć mu wajchy przekręcić. To jest to, co on czuje i ma do tego prawo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Skąd się bierze agresja? Ja bym mogła wymieniać znowuż bardzo dużo przyczyn, ale jeżeli jesteś ze mną, jeżeli oglądasz, cześć Mateusz, mnie w miarę stale, to ja dużo o tym już mówiłam. Teraz chcę jakby pokazać takie dwie główne przyczyny. Pierwszą przyczyną jest nieradzenie sobie z naszymi emocjami, tak? Czyli z tym, co wewnątrz. Ponieważ ja nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ to jest bardzo często tak silne, tak mocne, że ja nie bardzo wiem, jak mam się tym zaopiekować, w co ja mam to włożyć, w jakie słowa mam to ubrać. Nie wiem, co mam z tym zrobić. I jestem tak zalany emocjami, że one mi wychodzą uszami, ustami, rękami i nogami. I wychodzą w sposób mało kontrolowany. Ponieważ ja głęboko wierzę, nie wiem jak wy, ale ja głęboko wierzę w to, że ludzie nie chcą być agresywni, że to nie jest ich intencja. Tylko tak im wychodzi, tak? Czyli, że mam tak duże emocje, że nie umiem ich pomieścić i trochę głupieję od nich, tak? Zalewa mi tutaj tę część, więc ja nie myślę logicznie i zaczynam wypluwać z siebie agresywne słowa, których na trzeźwo nigdy bym nie powiedziała, nigdy bym nie powiedział, okay? Czyli pierwsza rzecz, jeżeli sobie nie radzę z moimi emocjami,
I jak już w zeszłym tygodniu wspomniałam, albo sobie nie radzę z moją złością, irytacją, jakąś frustracją, albo nie radzę sobie z lękiem, ponieważ nie chcę się przyznać do mojego lęku, no to zaczynam być agresywna, tak? To moja agresja, to moja buta, te moje agresywne słowa są zasłoną na mój lęk, żeby nie pokazać, że się boję. I teraz każdy z Was dobrze, żeby sobie sprawdził, jeżeli zauważa, że jest agresywny, no to jakby zobacz, skąd to idzie. Czy to idzie z Twojej złości, czy to idzie z Twojego lęku, tak? Wszystkie osoby, i to się bardzo często powtarza, wszystkie osoby, które są bardzo takie napięte, takie gotowe do walki, tak? To one bardzo często tam czują dużo lęku, którego nie wolno im pokazać. Więc żeby nie pokazać i żeby nikt nie zobaczył, no to ja będę udawać, że jestem taka silna i tak dużo mogę. No i to bardzo często przechodzi w taką agresję. Dobrze, czyli zobaczcie, pierwsza rzecz to nieumiejętność radzenia sobie z naszymi emocjami i o tym napisałam cały e-book. I Wy o tym wiecie, ogarnij swoją złość. Jeżeli z tym macie kłopot, to odsyłam do mojego e-booka. Ale druga rzecz jest taka, i tu chciałabym, żebyśmy się zatrzymali i poczuli to. Ok? Jeżeli jestem agresywna, bądź jeżeli ktoś jest agresywny, to ja bym chciała, żebyście zwracali uwagę i zadawali sobie takie pytanie, które z moich potrzeb, jeżeli ja jestem agresywna, które z jego, z jej potrzeb są niezaspokojone. Ok? Bo tak naprawdę, jeżeli mamy przed sobą agresywnego człowieka, to znaczy, że on ma mnóstwo niezaspokojonych potrzeb. A ponieważ ma mnóstwo niezaspokojonych potrzeb i to jest jakby klucz, to on się czuje mniej wartościowy niż inni. Mniej warty niż inni. Teraz dam Wam przykład. Jeżeli czegoś nie dostajesz, a chcesz, to Twoja podświadomość mówi tak, to Twój umysł mówi tak, nie chcą mi tego dać, co ja chcę. To znaczy, że dla nich moje potrzeby są nieważne. To znaczy, że nie jestem na tyle wartościowy, aby mi to dać. Na przykład, jeżeli ja o coś proszę, na przykład chcę z kimś porozmawiać i ten ktoś, kogo ja proszę, nie chce ze mną rozmawiać, to nasze automatyczne myślenie jest takie: ja nie jestem dla ciebie ważny. I ta złość przychodzi, ponieważ ona broni mojego poczucia własnej wartości. Ta złość ma mnie chronić przed bólem, którego ja doświadczam, kiedy myślę, że nie jestem dla ciebie warty i wartościowy. To, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to na razie nie ma żadnego znaczenia, tak? To jest nasze myślenie. Myśmy dostali w naszym dzieciństwie bardzo wiele przykładów, kiedy nie byliśmy ważni. I to jest nasze nawykowe myślenie. Nie dostaję czegoś, co mogę mieć, nie jestem ważny. I to jest na każdym kroku, czy ty z kimś rozmawiasz, czy nie. Jeżeli teraz otwarto lasy, a nie otwarto kosmetyczek, to w tym momencie te wszystkie kobiety, które mają salony kosmetyczne i nie mogą pójść do pracy i zarabiać pieniędzy, mają święte prawo pomyśleć, że ich potrzeby nie są ważne. Jeżeli mamy wybory, które się mają odbyć, a społeczeństwo mówi, my nie chcemy tych wyborów, bo my się chcemy czuć bezpiecznie, czyli to jest nasza potrzeba. Chcemy bezpieczeństwa i zdrowia. Więc jeżeli rząd mówi, i tak będą te wybory, to my
zaczynamy myśleć, nasze potrzeby zdrowia i bezpieczeństwa nie są ważne. I rodzi się bunt. Jestem mniej ważna, mniej wartościowa, niż bym chciała być. Dla mojej koleżanki, dla mojego szefa, dla mojego rządu, dla mojego sąsiada, dla mojego męża, dla mojego dziecka. Okej? Dajcie znak, że nadążacie. Okej? Że to się składa. Agresja jest zawsze wyrazem, że twoje poczucie własnej wartości zostało gdzieś naruszone. Że gdzieś cierpisz. Nie dostałaś czegoś, nie wysłuchano cię, czujesz się niewidziana. I w tym momencie myślisz sobie, nie jestem dla ciebie tak ważna. A każdy z nas chce być ważny dla drugiej osoby, dla państwa, dla rządu, dla pracodawcy, dla świata. Tak? Jeżeli nie ma tej potrzeby zaspokojonej, to budzi się w nas złość. Złość walczy o twoje poczucie własnej wartości. Złość chroni cię przed bólem, tak? Którego nie chcesz poczuć. Okay? I to jest nasz taki nawyk. Tak? Agresja jest naszym nawykiem. Myśmy się jej bardzo długo nasłuchali. Nikt nas nie uczył, jak nie być agresywnym. Mamy bardzo wiele doświadczeń, gdzie nie zwracano uwagi na nasze potrzeby. No i my słuchamy tej stale obecnej agresji, która jest na zewnątrz i uczymy się i przyswajamy i żyjemy w tym. Następna rzecz. Ja bym to chciała teraz odwrócić, bo my bardzo często idziemy na zewnątrz i mówimy, ty mnie nie widzisz, ty nie dbasz o moje potrzeby. Ty jesteś niedobry. A ja bym chciała to odwrócić. I chciałabym zapytać ciebie, a jak ty dbasz o swoje potrzeby? Czy to przypadkiem nie ty na początku i na wstępie nie zadbałaś o swoje potrzeby? Jak ty dbasz o samego siebie, o samą siebie? Bo to wszystko zaczyna się od ciebie. My bardzo często rzucamy w ludzi, bo ty mnie nie widzisz, ale u źródła to my sami siebie nie zobaczyliśmy. My chcemy, żeby inni byli dla nas dobrzy, bo my sami dla siebie nie potrafimy być dobrzy. My chcemy, żeby inni nas widzieli i kochali, ale sami nie potrafimy widzieć siebie i kochać siebie. I to jest to źródło. Okej? Więc jak czujesz, jak wiesz, że jesteś agresywna, agresywny, zaraz powiemy, jak ona się objawia, zaraz Wam powiem, to się zatrzymaj, tak? Bo to pytanie najpierw powinno być do Ciebie skierowane. Czy ja nie zadbałam o jakieś moje potrzeby? Czy ja przypadkiem gdzieś siebie nie pominęłam? I jakby to już damy taki trochę krok do przodu, bo bardzo często kobiety nie mówią. Nie są szczere. Ja już nie powiem, że radykalnie szczere, nie będę na razie tam wchodzić w to słowo. Ale bardzo często kobiety nie mówią. Mężczyźni też nie mówią. Jak ludzie nie mówią, jak ludzie nie są szczerzy, jak ludzie nie komunikują otwarcie, to nie zaspokajają swoich potrzeb, bo nie dostają tego, co chcą, nie są widziani, postrzegani i nie są traktowani tak, jakby tego chcieli. My sobie sami to robimy, ponieważ my nie mówimy szczerze, o co nam chodzi, czego potrzebujemy. Nie jesteśmy szczerzy ze sobą i z innymi. Liczymy, że ktoś się domyśli, że ktoś będzie wiedział za nas. I te niezaspokojne potrzeby rosną. Ale to się zaczęło od nas. Okay? To się zaczęło od nas, że myśmy na jakimś poziomie nie zadbali o swoje potrzeby. I teraz, ponieważ przerzucamy gorącego kartofla na innych, więc mówimy, to jest twoja wina, to ty mnie nie zobaczyłeś. Mało kto z nas nauczył się patrzeć na siebie. Pamiętajcie, mamy takie przekonanie w społeczeństwie, że nie wolno myśleć o sobie, że trzeba kochać bliźniego. A część druga jest już
daleko, daleko, niekoniecznie do niej docieramy. Tak? Myślenie o sobie jest egoistyczne, dbanie o siebie jest egoistyczne, więc nie wolno tego robić. Więc my automatycznie pomijamy siebie. Okay? I nam ciężko zobaczyć swoje potrzeby, zadbać o siebie. Pomyślcie, jak cię ponosi złość, to pomyśl najpierw, w jaki sposób ty nie zadbałaś, nie zadbałeś o siebie. Czego nie zrobiłaś? Czego nie powiedziałaś? W którym momencie się nie zatroszczyłaś o siebie? Ok? Ok. To my mamy zadbać o samych siebie. Dobra? Idziemy dalej. Będę tutaj przewijać komentarze. Aha, Dorota ma wyrzuty sumienia, że dba o siebie. To ciekawe. Ok. Teraz tak, co rani? Co rani? Podam Wam rzeczy oczywiste i podam Wam rzeczy mniej oczywiste. Rzeczy oczywiste to krytykowanie. Tak? Jeżeli krytykujesz innych, jeżeli krytykujesz siebie, to ranisz. Dalej, etykietowanie. To palant, to głupek, to idiota, to cham. To jest agresja. Nie ma znaczenia, czy ty to mówisz do kogoś, czy ty siebie tak etykietujesz. To jest agresja. Ranisz innych, mówiąc to do innych. Ranisz siebie, mówiąc tak do siebie. Ok? Dalej, wyśmiewanie. I ja chciałabym to trochę na skalę globalną przenieść, tak? Jeżeli my się wyśmiewamy z ludzi, że ktoś kupił 15 makaronów i z domu nie wychodzi, tak? Mamy takie odruchy, wyśmiewamy się, a to głupek, a to idiota, przecież nie ma zagrożenia, to jest agresja. Ile jest agresji w Twoich myślach, kiedy się wyśmiewasz z innych? Tak? No nie ma komu powiedzieć, ale w Twoich myślach to jest. Zawstydzanie. Ostatnio na sobotnim szkoleniu mówiłam o tym, że jeżeli my na przykład jakby wyciągamy dzieci na środek i mówimy idź, 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 powiedz wierszyk, a on się wstydzi, no to właśnie jesteś agresywna. Jesteś agresywny. Mimo, że niby chcesz dobrze, tak? Ale jesteś agresywna. Każde zmuszanie kogokolwiek, siebie lub innych, do zrobienia czegoś wbrew woli, to jest agresja. Przypatrzcie się, jak bardzo jesteśmy agresywni do siebie, kiedy siebie zmuszamy do czegoś, na co nie mamy ochoty. Te wszystkie muszę, trzeba, wypada, powinnam. To są agresywne słowa i my jesteśmy agresywni do siebie i do innych. Kiedy my zmuszamy innych do zrobienia tego, czego nie chcą. Czy jest inny sposób? Jest. Czy trzeba zmuszać dziecko do robienia lekcji? Nie trzeba. Trzeba z nim tak zakomunikować, żeby samo zechciało. Sorry, to jest piękna, cudowna sztuka komunikacji, ale można, tak? Bo ludzie chcą współpracować. Mateusz, często próba ataku na innych to nieudolna chęć rekompensaty. Tak, oczywiście, tego, czego nam brakuje, jasne. Dalej, atakowanie ludzi ad personam, tak? Czyli ty, taki, owaki i cały język ty, i to jest mega ważne. Proszę Was, zapamiętajcie to. Kiedykolwiek mówisz, bo ty, to właśnie jesteś agresywny, tak? Język ty jest językiem agresywnym, jest językiem agresji. Tak jak nie wolno nam wytykać nikogo palcem, bo nam to mówi społeczeństwo, że to nieładnie jest, tak samo warto, żeby ludzie nam mówili, żeby nie mówić bo ty, bo to jest tak jak wytykanie palcem, tylko tym razem słowem. Dalej. Agresją jest na przykład poniżanie, zawstydzanie, wykorzystywanie innych. To są pewne oczywiste rzeczy, które my czujemy jako agresję. To jest też patrzenie na innych jak na gorszych. Bardzo często to jest proces podświadomy. Tak? Ja wiem lepiej niż ty.
ja to zrobię lepiej niż ty. Taka trochę nieoczywista agresja, która być może nie przyszła wam do głowy, ale to jest, wyobraźcie sobie małżeństwo i to mój kolega o tym opowiadał, w małżeństwach rywalizujących ze sobą, to jest bardzo częsty układ. Zresztą w moim domu też to było, bo też jedno z moich rodziców ma taką myśl, że jest lepsze od tego drugiego. To jest absolutnie na poziomie nieświadomym takie myślenie. I są tego typu sytuacje, że na przykład ona czy on, okej, weźmy, że ona go prosi o to, żeby on wyniósł śmieci, no a on mówi zaraz, tak? No i to zaraz jest jakieś 15 minut i ona już dostaje nerwa, bierze ten kosz i mówi, a mam cię w dupie, sama idę to wynieść. My nawet nie czujemy, że to jest agresja w stosunku do tego człowieka. Albo mój kolega opowiadał, jak rodzice jego wracali z zakupów i często był taki moment, że ojciec mojego kolegi, zanim się z samochodu wyczołgał, zanim to wszystko sobie po kolei zrobił, co lubił robić, to matka ciach za siatki już na czwarte piętro dylała z zakupami, bo ona musiała być lepsza i ona nie mogła czekać. I my nie czujemy tego, że jesteśmy agresywni, że to jest agresja, bo co my pokazujemy takim zachowaniem temu komuś? Jesteś gorszy. Ja jestem lepsza. Ja dam radę bez ciebie. Ja się z tobą nie liczę. Ja ciebie nie szanuję, bo ja na ciebie nie czekam. Ja sobie dam radę sama. Czy my czujemy to jako agresję? Udowadnianie komuś, że ja sobie dam radę sama? Jeżeli ty myślisz, ja sobie dam radę sama, to po drugiej stronie jest, nie jesteś mi potrzebny. Czyli dźgasz swoim zachowaniem właśnie poczucie własnej wartości tego kogoś, bo mu pokazujesz, że nie jesteś dla mnie ważny. A, widzicie? Nawet byśmy się nie spodziewali, że to może być agresja w stosunku do kogoś, tak? I teraz. Zobaczcie. Agresja w stosunku do siebie, w stosunku do innych, ale też nieoczywista agresja, której my się musimy nauczyć. Teraz mamy obowiązek noszenia rękawiczek foliowych. Rozejrzyj się wokół siebie, ile rękawiczek foliowych lata i leży na trawie wokół szczególnie dużego sklepu. To jest agresja w stosunku do ziemi. Każdy brak szacunku jest agresją. I to sobie trzeba zdawać z tego sprawę, tak? Że tacy jesteśmy. Bo buzują w nas emocje, bo wiele naszych potrzeb jest niezaspokojonych. Bo jesteśmy tak skoncentrowani na tym, żeby przetrwać, że już o nic, że już o niczym innym nie myślimy. Już o nikim innym też nie myślimy. Ok? I teraz, uwaga, zdanie sobie zapiszcie, bo ono będzie nam potrzebne zawsze. Jest bardzo ważne. Agresja płynie z zaniedbanej troski. Kocham to zdanie. Ono otwiera puch tak oczy. Agresja płynie z zaniedbanej troski. Teraz uwaga. Co to znaczy? Jeśli zaniedbałaś troszczenie się o siebie, to jesteś agresywna. W stosunku do siebie, jak ja mogłam, i w stosunku do drugiego człowieka. Jak ty mogłeś czegoś nie zrobić, nie dać mi. Ok? Agresja płynie z zaniedbanej troski. Jeżeli zapomniałaś intencji troski, jeżeli o tym nie pomyślałaś, to idziesz i opierdzielasz i krytykujesz drugiego człowieka. Bo zapomniałaś się zatroszczyć, zapomniałaś pomyśleć o trosce, zapomniałaś o tej intencji. Troska jest lekarstwem na agresję. I teraz pomyśl sobie, zrób sobie takie ćwiczenie, pomyśl sobie, co chciałabyś powiedzieć temu komuś, kto cię tak wkurza maksymalnie, tak? Kto ci tak po prostu ciśnienie podnosi. Weź sobie kogokolwiek i zapisz to. Ok? I zapisz to. Po czym zapisz tak, jak to płynie. Ty taki owaki, ty chamie, ty coś tam, bo ty powinieneś, wal. Wiesz, kartka przyjmie wszystko. I teraz zadaj sobie takie pytanie.
zapisz. A gdybym się miała zatroszczyć o ciebie, to co bym ci powiedziała? I poczuj tę zmianę, która następuje. To jest taki shift w głowie, że aż trudno to opisać. Zobacz, jak zmieniłyby się te słowa, które przed chwilą chciałaś z siebie wypluć, kiedy idziesz z intencji troski, kiedy zaczynasz się troszczyć. Kiedy zapisałaś słowa do siebie, bo siebie krytykujesz, to zapytaj siebie, a gdybym się miała o siebie zatroszczyć, to co bym powiedziała? Powtarzam to i będę powtarzać na łożu śmierci. Krytyka nie motywuje. Krytyka nie daje kopa w dupę. Jeśli daje, to tylko na chwilę. Można inaczej. Nie trzeba krytyką. Nie trzeba wytykaniem. Nie trzeba ośmieszaniem. Nie trzeba zawstydzaniem. Jak masz dziecko, które wysyłasz na środek apelu, a ono się wstydzi, to zanim to zrobisz, to się zapytaj. A co bym mogła zrobić, gdybym się chciała o ciebie zatroszczyć? To nie chodzi o to, że może ty nie wyślesz go na środek, ale może zrobisz coś wcześniej. Może porozmawiasz, może przytulisz, może zmotywujesz, może dodasz odwagi. Cokolwiek. A co by było, gdybym się miała zatroszczyć o moją relację? To co bym zrobiła? Co by było, gdybym się mogła zatroszczyć o siebie w tej relacji? To co bym zrobiła? I popatrz, jak spada poziom agresji. Bo agresja płynie z zaniedbanej troski. Ok? No właśnie, tak? Popatrz, kiedy jedzie ktoś samochodem za szybko i pierwsze słowa, tak? Bo nie wiem, hamuje ci przed maską, wyprzedza cię na trzeciego, no cokolwiek, tak? To pierwsze nasze słowa są wariat, idiota, kretyn. I to jest agresja. A kiedy sobie powiesz, a co ja bym ci mogła powiedzieć, gdybym się chciała o ciebie zatroszczyć? Fuch, spada agresja i mówisz, zwolnij człowieku. Przecież twoje życie jest ważne. Zobaczcie, puch, nie ma. Bo poszłaś z intencji troski. Mówimy z intencji troski. My mamy o tym pamiętać. Troska jest lekarstwem na agresję. Ale my się musimy zatroszczyć o siebie. Najpierw, tak? Potem o innych. Na przykład, o tym może nie pomyślałaś. Jeżeli tam w którymś komentarzu wczoraj w poście było, że jeżeli ktoś przekracza moje granice, czy na przykład przytulanie, pocieszanie, uspokajanie jest agresją. Jeżeli coś robisz wbrew mojej woli, to jest agresja. A co? I wiecie, i tam jest takie myślenie, o, chcę się o ciebie zatroszczyć, ale za szybko, tak? A co by było, gdybym się miała o ciebie zatroszczyć, to najpierw bym cię zapytała, czy chcesz się przytulić? Czy potrzebujesz mojego pocieszenia? Czy potrzebujesz mojej rady? Ok? Tak samo jak na przykład mamy takie nieoczekiwane, codzienne, ale tam nie upatrujemy agresji. Takie na przykład codzienne z naszymi dziećmi sytuacje typu siedzimy na grillu i mamusia mówi, o mój Bartuś to już dawno coś tam zrobił cudownie. I wszyscy patrzą na Bartusia, a Bartuś się wstydzi. I mama nie widzi w tym, że to jest agresja, bo wyciąga na światło dzienne przed ludźmi wokół coś, czym być może Bartuś nie chce się podzielić. Coś, co być może go zawstydza. Tak? Więc zwracajcie na to uwagę. To bardzo często jest nieoczywiste. Tak? A gdybym się chciała zatroszczyć, to nie wiem, czy bym najpierw nie zapytała Bartusia, czy chce, żeby go pochwalić przed ciocią, wujkiem, babcią, sąsiadami na grillu. Bo może nie chce. Okay? Jak my coś komuś wciskamy na siłę,
i go chcemy na siłę, po prostu wbrew jego woli, jeszcze nie zapytawszy go o zdanie, coś mu zrobić, coś powiedzieć na jego temat, to się lepiej wycofać. Komunikacja, kochani, komunikacja. I teraz chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą ja sobie mocno wzięłam do serca. Na wszelkich treningach asertywności uczą takiego zdania. Ja czuję złość, bo ty nie zrobiłeś pracy domowej. Ja się wkurzam, ja czuję wkurzenie, bo ty zapomniałeś o moich imieninach i nie przyniosłeś mi kwiatów. I bardzo wiele osób i bardzo wiele szkół mówi, że to jest cudownie, fantastyczne, asertywne zdanie. No ja się z tym nie zgadzam. Ponieważ ja idę za żyrafą. Ja idę za porozumieniem bez przemocy. I według porozumienia bez przemocy to zdanie jest okrutną agresją. Poczujcie to zdanie. Uwaga, teraz będzie do Was personalnie, do każdego, który ogląda. Ja czuję smutek, ponieważ Wy mnie nie doceniacie. Ponieważ Wy mi nie dajecie lajków. Jak się czujesz? Właśnie wzbudziłam w Tobie poczucie winy. A wzbudzanie w kimś poczucia winy jest agresją. Zwracajcie proszę na to uwagę. Na każdym treningu po prostu komunikacji mówię o tym zdaniu. Szkoły asertywności mówią o tym. Wszelkiego rodzaju szkoły dla rodziców podają to cudowne zdanie. Oczywiście, że to zdanie zatrzyma niesfornych małych ludzi i przestaną robić to, co robią, bo jest agresywne. Bo wbija w poczucie winy. Poczujcie to zdanie. Ja czuję złość, bo ja dla Was tyle robię, a Wy tego nie doceniacie i nie piszecie mi komentarzy i nie dziękujecie mi za to, co ja dla Was robię. Jak się czujesz? Co czujesz? Dla mnie to zdanie jest mega agresywne, chociaż jest bardzo skuteczne. Okej? I w moim domu ja nie używam tego zdania. Ja czuję, bo ty coś robisz. To jest w ogóle dla mnie tak straszne zdanie, że w ogóle się oduczyłam. To jest raniąca agresja. Pamiętajcie proszę o tym. I teraz tak. Dajcie znać, czy czujecie to słowo. Tak? Poczułbym się dobrze, gdyby. Mateusz, dokończ zdanie. Całe napisz. Sprawdzimy. Poczułbym się lepiej, gdyby. Dobrze się zaczyna. Jeżeli będziemy uważni i będziemy mieli intencje troski i będziemy chodzili z tym zdaniem, a co ja mogłabym powiedzieć, gdybym się chciała o Ciebie zatroszczyć, to będzie w nas mniej agresji. A mniej agresji w słowach oznacza lepszy kontakt z ludźmi, lepsze zaspokojenie naszych własnych potrzeb. Ponieważ ludzie wkurzeni, agresja rodzi agresję, więc ludzie wkurzeni, bo myśmy byli agresywni i oni też odpowiadają nam agresją, nie chcą z nami współpracować. Tak? Więc jak przestaniemy być agresywni, to mamy większą szansę na współpracę. Na to, że dostaniemy to, co chcemy. Tego trzeba doświadczyć. Jak idziesz do urzędu nastawiony, bo ta Franca tam siedzi, dupę plaszczy, dostaje 3200, a ja tu muszę się po prostu szpagatować, to nie załatwisz nic. Tak? Ale jak idziesz z intencją, ja się idę zatroszczyć o siebie, ale wezmę też pod uwagę Ciebie. Tak? Jak mogę się o Ciebie zatroszczyć? Jak mogę Tobie ułatwić pracę? Tak? To jak doświadczycie tej zmiany, to się zakochacie w dobrej komunikacji. Idźcie i ćwiczcie. Będziecie mieć lepszy kontakt, będziecie dostawać to, o co prosicie i na czym Wam zależy. Wasze poczucie własnej wartości nie będzie tak bodźcowane. Będziecie wspierać innych w ich poczuciu własnej wartości.
Będziecie mieli bardziej współpracujących ludzi ze sobą. Ok? Zmieniamy komunikat, wychodzimy, odchodzimy od radykalnej szczerości. Wychodzimy od raniącej agresji, idziemy do radykalnej szczerości, o czym będę mówić, jak to powiedzieć inaczej. Tutaj tylko próbka, bo widzę, że pytacie. Tylko sobie przewinę. Justyna pyta, jak komunikuję. Komunikuję. Czuję złość, potrzebuję Twojej współpracy. Zabierz gacie z podłogi. To jest inne zdanie. Czuję złość, potrzebuję Twojej współpracy. Zależy mi, żebyś wziął te gacie z podłogi. Nie wzbudzam Twojego poczucia winy. I za czym możemy zastąpić to raniące zdanie? No właśnie tym. Czuję złość. Potrzebuję, żebyś teraz usiadł i ze mną porozmawiał. Na przykład takim. Mateusz, poczułbym się lepiej, gdybyś mówił to, co jest dla mnie trudne. Okej. Nie jest źle. Pozwolisz, że udoskonalę to zdanie. Nie jest źle. Okej? Ale jak jest to zdanie, poczułbym się lepiej, to już moja głowa mówi, on się czuje źle przeze mnie. Wiesz, mam takie Mateusz chrobotanie tam. On się czuje źle przeze mnie. Coś źle zrobiłam. Udoskonaliłabym to zdanie, mówiąc, zależy mi na tym, żebyś mówił mi to, co jest dla Ciebie trudne. To jest cudne. To już jest uhuhu, zależy mi na tym, żebyś mówił, co jest dla Ciebie trudne. Fu, jestem otwarta na Ciebie, na kontakt. Dobra. Mateusz, jeszcze raz. Zależy mi na tym, żebyś mówił w taki sposób, abyś poczuł się lepiej. Zależy mi na tym. I Marta, a co powiedzieć, kiedy robi ktoś coś lub mówi coś, co mnie rani? To mnie rani. To, co mówisz, to mnie rani. Słowa da i tutaj cytat ranią mnie. Wprost. Ja mam wrażenie, z kimkolwiek... Gdziekolwiek idę i z kimkolwiek mam wytrenować lepszą komunikację, to ja mam takie poczucie, że to jest mnóstwo po prostu zakrętów. Że to człowiek musi jakieś szpagaty robić. To trzeba prosto powiedzieć. To mnie rani. Popatrz, jakie to jest proste zdanie. To mnie rani. Nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, bo to mnie rani. Potrzebuję, żebyśmy porozmawiali inaczej. Wprost. Jak powiedzieć nieraniąco, co czuję? Czuję złość, czuję irytację, czuję wściekłość, czuję smutek, czuję żal. Popatrz, Marta, prosto, prosto. Nie 15 serpentyn, to nie Bieszczady i największa serpentyna w Polsce. Nie, 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 wiesz. Po prostu prosto. Prosto. Czuję złość, czuję wściekłość. Czuję smutek, czuję żal. Kropka. Tyle. Tak? Tyle. Okay? Bo ludzie się tego boją. Tak, ludzie się boją mówić wprost. Oczywiście, że tak, bo mają takie przekonanie, że mówienie wprost rani. A to chodzi o to, żeby mówić wprost, ale tak, żeby nie ranić, bo niekoniecznie mówienie wprost rani. Dlatego ćwiczymy. Pamiętajcie, jesteśmy wychowani w kulturze ranienia słowami. Naszych rodziców nikt nie uczył, jak się komunikować bez ranienia. Więc my mamy ten sam sposób komunikacji. Tak? My chłoniemy otoczenie i to, jak mówi do nas, więc mówimy tak samo. Ale to nie znaczy, że nie potrafimy tego zmienić. Że nie potrafimy się nauczyć czegoś nowego. To, jak się komunikujemy, to jest nasz nawyk. Nawyk. W związku z tym można to zmienić i wyrobić inny nawyk. Tylko trzeba chcieć. I ja wierzę, że bardzo wiele osób chce. Tylko nie wie jak, nie wie na co zamienić jeden nawyk na inny nawyk. Nie wie jak to zrobić. Ja wierzę w dobro ludzi. Dobra.
Zdanie na dzisiaj. Agresja płynie z zaniedbanej troski. Proszę, idź dzisiaj z tym zdaniem. W jaki sposób... w jaki sposób mogę się o Ciebie zatroszczyć? Marta. Marta, tak mówiłam wprost, ale poprzedzałam to zdaniem. Jak mówisz to mnie rani. Okej. Marta, musiałabym dostać pełną historię, bo już się zgubiłam, kto co powiedział. I jak mówiłaś? Najbezpieczniejszy jest sposób taki. Kiedy słyszę słowa, a nie kiedy ty mówisz. Kiedy słyszę słowa takie i takie, to czuję smutek. Czuję, że to mnie rani. Czuję żal. Potrzebuję, żebyśmy inaczej ze sobą rozmawiali. To będzie najbezpieczniejsze zdanie. Nie kiedy mówisz to, tylko kiedy ja słyszę takie słowa. To jest ta różnica. Czuję złość, kiedy tak do mnie mówisz. To jest agresja czy wyznaczanie granic? Wyznaczanie granic może być agresywne lub nie, Iza. W związku z tym... czuję złość, kiedy słyszę. To jest idealne zdanie. Czuję złość, kiedy słyszę, wyjdź z mojego pokoju. Na przykład. I to już jest wyznaczanie granic. Bez agresji. I zadaj znać, czy rozumiesz różnicę. Język ty jest językiem agresji. Język ja jest językiem komunikacji i wsparcia. Granice możemy wyznaczać zarówno bardzo agresywnie, jak i nieagresywnie. Wszystko w języku ja. Wtedy przestaniecie być agresywni. Ja czuję złość, kiedy ja słyszę takie słowa. I ja się na to nie zgadzam. I ja nie chcę, żeby tak było. Takie proste, pamiętajcie. Ja. Jednym słowem, oparcie na swoich potrzebach, a nie na wytykaniu. Tak jest, Mateusz. Świetne podsumowanie. Dziękuję. Dobra, kochani, tyle na dzisiaj, bo i tak już jesteśmy po czasie, niż sobie zaplanowałam. Zapraszam Was w piątek. Będziemy mówić o... nie wiem o czym. Albo o manipulacji, albo o naddobroci. Czyli nadmiernej empatii, która też może być raniąca. Dobrze. Jak macie jakieś pytania, jeszcze piszcie pod tym live'em. E-book o złości na mojej stronie. Wrzucę Wam linka. Jeżeli uważacie, że te słowa były wartościowe, udostępnijcie. Niech ludzie sobie posłuchają. Może to wzbogaci ich świat i przyniesie im ulgę. Dobrze. Ściskam Was, kochani, dziękuję bardzo i do zobaczenia w piątek. Pa, pa!